będziemy drukować. Posłużymy się techniką, która polega na przetłaczaniu farby przez siatkę i zaprojektowany szablon. Zaczniemy od kompozycji naszego wzoru. Ja mam ochotę na jakiś ciekawy, abstrakcyjny wzór. Podzielę go na trzy szablony i użyję trzech kolorów. Gdy wzór jest gotowy, wycinamy go z papieru lub folii i umieszczamy pod ramką z siatką. To jest nasz szablon. Przyda nam się jeszcze rakla. To uchwyt z gumą do przyciskania farby przez oczka siatki. Zaczynamy przenoszenie. Używam tylko jednej ramki, więc po każdym odbiciu zmywam z niej farbę i zmieniam szablon. Nasze dzieło jest gotowe. To, co dziś zrobiliśmy, to bardzo prosty pomysł na rozpoczęcie przygody z drukiem sitowym. Na warsztatach w Orońsku drukowaliśmy nie tylko na papierze. Przenosiliśmy wzory na torby płócienne i koszulki. Możliwości przy tej technice są olbrzymie. Granicą jest tylko nasza wyobraźnia.